Teraz czeka nas takie krótkie zadanie. Zamień 37 cm na metry. Zapiszę to jeszcze raz. Chcemy wiedzieć, ile to będzie 37 centymetrów. 37 centymetrów. Specjalnie piszę to różnymi kolorami. Zaraz dowiesz się dlaczego. Warto sobie przypomnieć, co oznacza przedrostek centy. Mówiłam to już w poprzednich filmach. Może pamiętasz, że centy to inaczej jedna setna. Zatem teraz sprawa jest już prosta. 37 po prostu sobie przepiszemy. Wiemy, że centy to jest jedna setna, czyli to jest 37 razy jedna setna. Chcemy mieć jednostkę w metrach, czyli metry zostają. 37 razy jedna setna metra. Ile to będzie? To jest 37 setnych metra. 37 setnych metra. W ułamku dziesiętnym, jak to zapiszemy, to jest 0,37. Czyli 37 setnych metra. Zamieniliśmy. Zwróć uwagę, że ma to sens, ponieważ w metrze mamy 100 cm, a tutaj 37 cm to jest zdecydowanie mniej niż metr. Mamy 0 metrów, 37 setnych metra.